Cześć, witajcie w 38 dniu przygód Gildiarzem w odwzorowanej kampanii przez Pyrka. Misja druga kampanii z banów, z Disa 1 do Disa 2. I gramy, no tak. Tylko tak, jeszcze się tu zastanowię co, jak, gdzie. No, oczywiście ten złodziejaszek to może tu wykraść coś, tutaj mi się nie uda. To ty jesteś. Aha. A ty jesteś tutaj, dobra. No. Można w sumie nim sobie tak podejść. Tutaj mamy tego gościa, który niestety dostał mocno. Mocno, ale to mocno. Ja się tak zastanawiam, czy sobie nie przyspieszyć tego krasnoludka. O. I póki im tu zabiłem wszystkich, no to po prostu byśmy sobie popłynęli. Zobaczymy, jak to pójdzie. O. Teraz tak, tu w razie czego można rózgę zasadzić. Nie wiem, czy pójdę tędy, czy jak. Ale wydaje mi się, że tędy byłby sens, tak? O. Pyk. No i tak więcej many już teraz nie mam. Mamy tylko manę piekielną. Jesteś taki, dobra. Aha, bo ja chciałem tobą sobie tam. To zrobimy taką rzecz. O, ty masz buciki. To się wbij tutaj. O. A ty możesz sobie w sumie podróż po lesie wziąć. Zawsze to coś. Umieścił w twojej armii szpiega i szpieg został stracony. Ciekawe. Nie będzie miotać błyskawicami. No, zaraz będzie kolejna mana piekielna. Ach, niestety ucieka tą stroną. Co jest, no nie pomyśli mojej. Bo jednak liczyłem na to, że się tu napali ten krynin. A on wcale nie chce tego zrobić. Ale akurat ty nie. Ty musisz zaatakować tutaj. Dobra, weź go tam draśnij i tyle. Żeby się z nim ganiać, to wieki potrwa, a tak to dopadniemy i spokój święty. Raz. Dwa. Przecież tej many mamy sporo. O. Tak, możemy tak zrobić. Raz. Dobranoc. Okej. No, pewnie ucieknie, ale dobra, no to już jest ryzyko wyliczone. Uciekniesz? Jasne, że uciekniesz. Dobra, ale ty już nie. No, jesteś po trzasku. Dobra. Ty sobie tutaj zwróć tych dziadków. O. Weźmiemy cię, wyleczymy. I co? Idziesz sobie tędy. Na leśnej podróży, niejednakowoż. Aha. A ty mógłbyś coś dostarczyć, chociaż...
równie dobrze mógłbyś wyruszyć tam i zostawić mu tutaj. Co też chyba zrobię. Weź sobie rajczego tego jednego krasnala, bo to wielki koszt nie będzie, a jakby cię miał zaatakować, to lepiej, żebyś przeżył. O. Dobra. Masz ty coś na sprzedaż? Nie. Chyba nie masz nic. No, ochrona przed wodą, ale to zostawię sobie. Tutaj jest ten, w imię wrzodków, tak? Okej. Okay. Ajajaj, ani tu, ani tu. Trzeba w ten sposób. I odkrywamy kolejnych. Ciekawe, jak to się zakończy z tym imperium. Okej, ci uciekają, super. Sobie możesz tu podjąć tą skrzynkę. Zwój ochrony przed mocą śmierci. Tej miśkowi zajumiesz. No już, no już. Poruszanie po lesie. O. Zastanawiam się, czy właśnie poruszanie po lesie sobie nie wziąć. No, nim weźmiemy. Zawsze coś tam zyska. Tak samo możliwe, że po wodzie będziemy musieli. Tutaj może zasadzić rózgę. Cyk. Pam. I chlas. Może się uda. Tylko oczywiście morska podróż to jest nieodzowne. I pytanie, czy się uda. Uda się. Okej. Na wszelki wypadek bym sobie tutaj roka może postawił, bo tak, tutaj się nie przebiją w żaden sposób. No i tutaj można by było tylko zasłonić się całkiem, to też tak zrobię. O, czemu by nie? Niech mnie rok odgrodzi. Tego kasztana. Okej. I tak, on w pełni życia uciekł, więc można mu przywalić znowu. O, można przywalić. Tak, oczywiście 121. No i coraz bliżej święta. Oni jeszcze nie są ze sobą neutralni. O dziwo.
Ciekawość też, co te Imperium wymyśli. No, wypuszczają wojska. O, skubani. No. Padł. Ciekawe, jak to się zakończy wszystko. Tak sobie idziecie, dobra. No to trzeba będzie was gonić ostro. Tutaj dostajemy obrażenia, ale uczniaka mnie nie zabije. Oczywiście, dobra. Pyk. Jesteś zajęty, dobra, chodź tu. Pyk, mamy to. No i tych będą chcieli zaatakować. Z moich źródeł. Więc możemy się tu wycofać. Okej. Tere fere. Ciekawe, jak to się uda zrobić. Mu przywalmy, żeby nie myślał sobie. Niech straci trochę złota. A my w tym czasie pojedziemy sobie tu. No, mogę w sumie żeglugę wziąć, ale dobra. Dobra, nasza. Chyba wszystkie zasoby Imperium już mam. No, oni musieli troszkę złota stracić. Teraz choćby chcieli, to mnie nie mogą dogonić. No, ale ci jeszcze mogą mnie dopaść. No. Co za menda. Oho, żebym tu się nie skichał. No. Do widzenia. Co, nie wierzę. Co ten koleś zginął sobie i to akurat teraz. Czy to jest jakiś ponury żart. Kosztowności, wszystko, wszystko. A, mogę w sumie na elfa wyjść. No to co, likwidujesz gościa, co? Chociaż ty też potrzebujesz dużo biegania teraz. Ja proponuję rzecz taką. O, raz. Dwa. Teraz tak, jak to wygląda? Proces przejścia. No, jeżeli tu im zablokuję, to chyba są w kropce. Do stolicy się nie wrócicie. Natomiast tego możemy zblokować też. Co by sobie nie myślał.
coś przykombinować. 800 sztuk złota, więc będzie następny ziomek. Który tutaj będzie niszczył legiony. A jednak się wraca. A ja nie zużyłem many, kurczę, źle, źle. Fatalnie, fatalnie. Dobra, ale chyba go dopadnę, co? Zobaczy się. Okej. Tak jest. Tak jest. Okej. Mamy tu sztandar ochrony, super. I teraz tutaj jeszcze jedną piętnastkę. Teraz tak, wódz będzie na górze. Walczą. Skurczybyki. Dobra. Mimo tego, że tak srogo dostali, dobra. Próbujemy. Dobra, walczcie do końca, bo oni mają mocną ekipę, ale źle. Ale dowódca przynajmniej nie żyje. Oj, oni chcą to wygrać chyba. Tak mi się coś wydaje. Czy ty uderzysz 19? Nie wiem. Ty byś się bronił. Ty byś tu trafił. O. Tak troszeczkę na przetrzymanie ich weźmiemy. Rzuć tu. Właśnie. Weź się obroń. O. O, właśnie. I jest szansa, że on to przeżyje jeszcze. Broń się. No nie. I na styk. Jest jeden awans na pewno. Są dwa awanse. No ale fajnie. Padł. I dawaj mi tu itemki. Buty żywiołów. Tylko buty żywiołów. No dobra. No dobra, tereferę. Panie, tereferę. Dobra, raz i zamieć. Nie mam zamieć, nie mam zamieć. No to czy już mamy zamieć? Co by im 30 zadać? Gdzie te mikstury w takim razie ja posiałem? A, tu jest wszystko, dobra. Okej. No i tak ty nie przyspieszysz jako tako. Leżę. Zaatakowałbyś to leże. Misiek, okej. Bum. Broń się. O, i przynajmniej porówno się rozłożą obrażenia. No i fajno. 43 ekstra. Mamy więcej złota, runiczny, kamień, no i spok.
Weźmiemy sobie poruszanie po lesie. Okej, rozdzielą się. Teraz tak. Ty. I ty. Super. No i oczywiście, o, żołnierza nie leczysz? O, ty. Samo lubię, ty. Żołnierza, Giermka. To nie jest Dis jedynka już tak do końca. I teraz na stolicę. A, stolicę. Ja oni ich tam długo, długo nie będą atakować, to ja sobie... Może Tytana rozwalę? Albo oni rozwalą mnie. Dobra, mamy 1100 sztuk złota. Tu jest ładnie odkryte, spoko. Ten gość ma doświadczonego krasnoluda. 70 expa, ale ten ma bardziej doświadczonego. No tak, jak będzie tu przechodzić, to zostawi tego krasnalka tutaj, bo przy expie się go chwilę i będzie spoko. Zbudujemy sobie chyba lodowe góry. Nie wiem, czy zbudowałem. Może już wszystko mam. Oczywiście. Mściwe to to. Jeszcze raz? Ech, ty. Pyk. Mamy święta zbroja chyba. Tak. Dobra, to ty tu idziesz. Ty sobie tu wejdziesz zaraz. A ty musisz tą zawijkę robić, bo cię dopadną. Więc musisz coś wymyśleć. O, idealnie. Zmieściłeś się. Jak to tu wygląda? Mamy placówkę do zbudowania, mamy wszystko do postawienia. Dobra, lecimy. Góry lodowe. Tu zbudujemy sobie gildię. Ja weź sobie tą żeglugę gdzieś nieco szybciej. Panie Krasno. Oczywiście. No, oczywiście. Jestem zajęty. Pyk. I teraz tu, cyk. Weźmiesz sobie go, wskrzesisz. Nie wiem, czy ty masz akurat tutaj miksturę życia. Dobra, dawaj to. Pale hajs. Ty masz wejść czego jeszcze, budki tutaj. Także w ogóle super. Mhm. Pan Terefere sobie właśnie przejdzie tutaj. Pyk.
Weźmy sobie może ten sztandar uderzenia, mu zostawię. I on sobie będzie lepiej trafiać, bo dostanie sztandar teraz. A ty... Idziesz tu z powrotem. Zobaczymy, czy mi przywalą jakimiś igniskarnami. Pewnie ta. Znając życie, pewnie tak. Poza tym to jest chyba najwyższy czas, żeby oni już wypuścili kogoś, nie? A, tamci jednak wypuszczają na pochybel. Niedobrze. Niedobrze, no niedobrze. Trzeba tego gościa skasować. Ale też tamtego. Wezmę tu roka przyzwę. Mogę w sumie z tej strony trochę odsłonić, no ale dobra. Trudno. Mamy tego doświadczonego krasnoludka. Mamy to. Teraz tak, ty się tu jeszcze uzdrawiasz. No to się jeszcze będziesz uzdrawiać. No, ty byś faktycznie skasował tego gościa. Nie wiem, co on tam miał. Więc on tam miał, już się nie dowiem. Wydaje mi się, że tam był tytan. Dowiedzmy się złodziejem. Takie poświęcenie, żeby jednego gościa chcieć utłuc. O, nie wiedziałem, że tak można też zrobić. Dobra, Godfrey, no on jest mocny. Skubaniec jest mocny. No i ciężko go będzie też zatruć z tego powodu. Jest postawiony. Okej. Teraz ty możesz spróbować ukraść tą rózgę podróży, bo się bardzo przyda. Mamy mało życia sporo. Co, musisz poczekać. Ty możesz atakować, tak?
Trój. Przynajmniej próbuj. Dobra. Może dotyk Mortis. Jest w sumie to taki głupi pomysł. Można mu też 50 przywalić. O. Dotyk Mortis. A dawaj. Co tam jeszcze mamy? No z tego to już się nic nie rzuci. Można spróbować moc Widara albo lodową tarczę. Chociaż bardziej może moc Widara. O. Można spróbować jeszcze tutaj rokiem zasłonić co nieco. I co, można jeszcze coś zbadać? No nie bardzo, bo nie starczy już na koszt rzutu. Po prostu to, co mamy, to już musi nam starczyć i tyle. Ewentualnie można na niego spróbować, ale no będzie to ryzyko. Zwłaszcza, że oni tak mocno uderzają, no. 70, ile ty masz? 55. Ten 65. To co, zdechniesz sobie, co? O jest, nie wierzę. Spróbuj podciągnąć. No oczywiście, że ci się nie udało. Zginiesz śmiercią tragiczną, chyba że któryś akurat spuduje. Gdzie tam? Bezwzględnie. 119. Masz ty jakieś mikstury? Masz eliksir życia. Lucky you. Można powiedzieć. Możemy bić dalej. Tylko że najpierw buty ubierz. No tak, bo nie miałeś też sztandarów, kolego. Więc to też swoje robi. No nie awansujesz niestety. Więc musisz się uleczyć z mikstury takiej. Teraz tak, mamy tu jakieś mikstury 50. Dobra. Będą się bronić, czy będą się uzdrawiać bezsensownie? Będą uciekać. Nie, tylko nie to. Oczywiście. Możecie nawet dwa razy wypłacać i gdzie wam to nie da. O właśnie. No to teraz
Tamtym bochciem spróbujemy sobie przytargać tutaj tych osiłków. Chodź tu. Nawet jak ci dam leśną podróż, to ci to nic nie zmieni, a wolę tamtego przyspieszyć. Także ty sobie weź to. Ty sobie weźmiesz to. Ty jeszcze dostaniesz. Odpowiednio. No, co by się tak nie zapomniał. Okej, cyk. Nie ma chopa. Teraz tak, ciebie. Czekaj. Aha. No, można i tak. Jak ty nie zabijesz, więc się broń. Ale mógłby. No ale. Od czego jest obrona, nie? Pyk. I mamy drugiego woja. Super. Czy on nie dostał awansu? Jeszcze nie dostał. Dobra, to się ładujesz. Dostać tą leśną podróż, dobra. Jestem zajęty. Pyk. Jest relikwia, diament, wszystko. Jestem zajęty. Próbuj ukraść. Troszkę jest jeszcze niejasna sytuacja, ale miejmy nadzieję, że będzie już coraz łatwiej później. Spróbuj tu ukraść wiadomą rzecz. O właśnie. I wycofka. Ty. Dobra, ty akurat nie masz tutaj za bardzo drzewek. Tak jest. Potrzebujesz mnie. To tobie damy. Mi się też przyspieszy. 330, okej. Stać nas. Teraz tak. Weźmiesz sobie to. Na moment. Rozwalisz tych dwóch ancymonów. Uderzasz 50. Spróbuj.
Dobra. Ciarnij tu. Dobra, skorzystajmy z tej ekspiarki jeszcze. Póki możemy. Trochę nas tu zsieczy, ale... Coś za coś, nie? Robi się gorąco chyba. Dobra, zabijmy to. Coś tam się przyekspiło, ale bez przesady. 79, dobra. Te ekspiarki też trochę pomagają, prawda? Niewątpliwie. I to by było na tyle. Zobaczymy. Ach. Imperium jakoś tam biegnie, ja nie wiem. Po co? Będę musiał chyba ich miasto tam zająć. Niebawem, bo strasznie się panoszą. Trafiać. Do przewidzenia. Dobranoc. Cztery tury. Masakra. Jak go tam zablokować? Nie mam Walkirii, nie? Mogę go tylko sprowokować, żeby wrócił pod taką postacią. Raz. Dwa. Akysz duchu, akysz. 45 obrażeń, no. Tak jedynie mogę go sprowokować, żeby wam wrócił. Tam ma sztandar, tak? No to... Jakby sobie tam podszedł. W ogóle będzie można tutaj wypuścić tego mistrza wiedzy, żeby już tam rzucał to przyspieszenie za manę życia. To oni stracą złoto, inicjatywę. My tutaj sobie pożegnujemy bliżej o
teraz tak, tu wypuszczamy mędrca, który to mędrzec będzie z taką armią. O. Pyk. No i on coś tu poradzi. Pyk. I się odgrodził tak ładnie. Także super. Potrzebujesz mnie. Tak. Weź tu wbij. Ty musisz gonić gościa, tak? Ale wpierw byś zajął to miasto. Będziemy strasznie irytować, że nie mamy go jeszcze zajętego, a... Będą mi wyskakiwać tam. Z tego miasta widzę, że w ogóle nikogo nie popuszczali, więc tak czy siak będzie łatwo. Dobra, ja bym sobie zbadał tą lodową tarczę. To się przyda. Co ty tam masz? Ochrona przed mocą śmierci. No się nie przyda. Okej. Pach. No ale trafiamy, no co to ma być? Ta. To nosicie sztandar, że i tak pudłujecie. Super po prostu. No! Klas. Klas. Super. Mamy to. Liam Locklear. Ach, niech klątwa spadnie na was, na twych przodków. Ark. No dobrze. Teraz można by jego uleczyć. No, zawsze to coś. Klas. I tu w ogóle górski olbrzym jest. Dobra. Oczywiście. Klas. Nie ma. Oczywiście chochliki muszą być pierwsze, bo jakżeby inaczej. Ile one mają? Też 30 inicjatywy. Ale już w drugiej turze ja jestem szybszy. No i spoko. Teraz tak, ty nie masz żeglugi, więc weź rzuć różdżkę podróży na tego typa. Co by tam już? Więcej odkrył, bo sobie wziął przecież leśną podróż. Potrzebujesz mnie? Potrzebuję cię. Bo ty masz tutaj, o właśnie. Moc odkrywania teraz. Pyk.
i lecimy. No i to będzie taki dobry przyczółek tutaj, żeby kasować to imperium. No oczywiście oni idą dalej. Okej, no to teraz będziemy kasować was. Dziadki. Żegluga. Ty się możesz udać właściwie tu gdzie? Tu wszystko jest przejęte. Przejęte, przejęte. No tu było to złoto, tak? Ale też przejąłem. To może tu jest jeszcze jakaś mana, ale no, może się tam wybierać powoli. Teraz tak, ty ukradłeś tutaj co było najcenniejsze, no to możesz właściwie wbić tutaj na to terytorium. Ty jesteś tutaj. No i spróbuj go tak od tyłu, bo on i tak zacznie uciekać. No i trafiamy, no. To jeszcze może być masa pudeł. 58, no. Ci uciekną. Czekaj, aż nie musisz. Jest poziom. Sztandar będzie mi potrzebny. Dobra. Super. Akurat się już tu odkryje mapkę. Tak, z tej strony bardziej. Tylko dziadne. Pisiąt dwa, cyk. Zabijasz. Jest poziom. Jeszcze go możemy dopaść. Teraz kleryk? Nieźle. Nieźleście sobie to wykombinowali, cwaniaczki. Oczywiście. To zawsze więcej expa. No i dobra. Co by tobie dać? Ty jesteś ten na drugim poziomie, to tobie dam chorążego. A tobie? Naturalnego pancerza bym ci nie dawał, z tego względu, że to będzie tak. 10 zbroi, 30, 50, tak? Jeszcze mikstury. Więc ja bym ci naturalnego pancerza wcale nie dawał. Natomiast dałbym ci wiedzę o artefaktach, jak najbardziej. Z wiedzą o artefaktach to już będziesz lepszy. Teraz tak, tutaj bym
tych kolegów rozwalił, co bym sobie zrobił przejście. O. O właśnie. Niebieski Sawary. I akurat cyk. Znaczy może wyprzedzi akurat. No niestety. Ale jest. Tak, ty możesz sobie dać żeglugę. Możesz też przyspieszyć tego bohatera, chociaż możesz też tak. Cyk, cyk. No. Tam jest sroga armia. Kończymy to dziadostwo. Teraz tak, gdzie by cię tu wyprowadzić? Pięćdziesiąt sztuk złota. Jadzie. Wszystko z pierwszego poziomu już zbadane, teraz możemy zabierać się za drugi. Ale to już będzie w następnym odcinku. Za ten wam dziękuję. I do usłyszenia następnym razem. Cześć.